te biedną myszkę. Każdy potrzebuje wolności. Lepiej, jak pójdziesz się przewietrzyć na dwór, kotku. Miau. Tylko, tylko uważaj na psy, bo wtedy to ty poczujesz się jak ta myszka, którą goniłeś. Miau. O, oni się tu bawią, a ja mam taki wielki problem. Nie wiem, od którego płatka zacząć. Hmm, od tego. A, a może, a może od tego. <laughs> lubi. N -n -n, nie lubi. Lubi. N -n -n, nie lubi. O, no i wszystko mi się pomyliło, no. O! Już idę, już idę. O, dzień dobry, panie Władku. O, dzień dobry, dzień dobry. Cóż pan za wieści niesie? Przesyłeczka do pana. Proszę bardzo, miłego dnia życzę. Do widzenia. O, do widzenia, do widzenia. O. To listonosz, co się wręczył dziadkowi. Ciekawe, co to? Ale niespodzianka, a kto by się spodziewał? No takie rzeczy, no. Ach, cóż za miła niespodzianka, a przy tym tyle wspomnień z czasów wojny. Ach. Ojejku, ojejku. O ojku o A co ty tam robisz? Szpiegujesz mnie? Ja? Ja nie! Skąd? Ja tylko. Ja tylko żartowałem. Dziadek tylko żartował, kochanie! No. A co ty masz tam? Za kwiatka? A no bo dziadku, ja mam problem! Problem? Cóż za problem? Chodź tutaj do dziadka i o wszystkim mi opowiesz! Dobrze, tak. dobrze! Już idę! No sobie... O, wygodnie, usiądziemy. O, o, tak. o, No, to opowiadaj mi, cóż to masz za problem. Tak. No bo, no bo dziadku, ja chciałam sprawdzić, czy kolega ze szkoły mnie lubi. O, i do tego potrzebny był ci kwiatek? O, za moich czasów to chłopcy wręczali dziewczynkom kwiatki, no, ale rozumiem, że teraz jest zupełnie inaczej, nie, tak? Tak, to znaczy, to znaczy nie, bo, bo ten kwiatek to nie dla niego. O, a dla kogo? Już nic z tego nie rozumiem. No. no, no dziadku, no bo ja chciałam wyrywać płatki i sprawdzić czy on mnie lubi. No o. wiesz, lubi, nie lubi, ale ale boję się, bo bo co jeśli zacznę od tego co nie trzeba? Wtedy może wyjść, że mnie nie lubi. O! <laughs> zupełnie zapomniałem. <laughs> a, a o czym, dziadku, zapomniałeś? Robiłem tak samo jak ty. Tak? A kiedy? Jak byłem w twoim wieku, to podobała mi się jedna dziewczynka. Ach, ale to były zupełnie inne czasy. Bo to była wojna. Wiesz co? Jest taka śliczna pogoda, to może pójdźmy na spacer i o wszystkim ci opowiem, dobrze? Wspaniale! O, ha, no wspaniale! No, to Zosieńko! To było to tak. Ale Zosiu, poczekaj, bo niczego nie zrozumiesz! Zosiu! O, Zosieńko. Zosieńko. Terima kasih telah menonton! Tego polaka. Może ukrył się gdzieś w tych ruinach? Hmm. Nein! Nie ma go tu! Szukamy dalej! Za mną! Marsz! Aj! Faj, aj! Faj, aj! aj Uff! Poszli sobie. Mało brakowało. Ale sobie buty upaćkałem. Aj. Wyglądam teraz jak taki łachmyta! Nowe. To znaczy, wczoraj od brata dostałem. Mówi, trzymaj. Teraz ci się przydadzą. Wiecie dlaczego? No, dlaczego mi się przydadzą? Zostałem kurierem Grupy Bojowej Północ. O, to bardzo niebezpieczne zajęcie. Od 1 sierpnia, to znaczy od wybuchu powstania, dostarczam. Bardzo ważne meldunki. Szkopy ganiają za mną jak poparzeni, bo chcą mi je odebrać. Ale, ale ja nie dam się tak łatwo złapać. Nie, nie. nie. Będę walczyć do ostatniego tchu, bo, bo Polska musi być wolna. Tak. Musi być wolna. No, no wiecie, każdy ma swój sposób na ratowanie ojczyzny. Mi przydzielono. Dostarczanie przesyłek. Bo jak to mawiają, zwinny jestem. Niczym kot. Dlatego mam teraz taki pseudonim. Kot. Ja to o swoim pseudonimie. A tu prawdziwy kotek. Kotku, jak tyś się uchował wśród tych ruin, no. O, na pewno farciarz z ciebie. Ale jesteś słodziutki. A, pamiętam, przed wojną też miałem takiego kotka, Filemon się nazywał. Miał taką białą łatkę na pyszczku i tutaj na brzuszku, no. A ty, kotku, jak się nazywasz? No tak, przecież mi nie powiesz. A, jejku, jejku. O nie, znowu naroty, muszę stąd frygać. zacząć. Bo jeśli zerwę pierwszy płatek i okaże się, że zacznę nie od tego, co trzeba, to wtedy Tereska mnie już nie będzie lubić. A poza tym, a poza tym to szkoda niszczyć kwiatka, tak. Takiego w Warszawie już prawie nigdzie, nigdzie nie znajdę. Wszędzie tylko gruz i zburzone budynki. Władek, wracaj natychmiast, bo jeszcze kurkę dostaniesz od Germanica. O, zaraz przyjdę! To moja ciocia. Martwi się o mnie, bo teraz Niemcy łapią wszystkich na ulicach. I gdzieś zabierają. Właśnie, właśnie tak złapali moją mamę i mojego tatę. Teraz nikt nie wie, gdzie oni są. Ponoć, ponoć. W jakimś obozie. Myślę, że jeszcze ich odnajdę. A póki co? A póki co, to nie mogę wyjechać bez mojej kochanej Tereski. No? Bo Tereska to moja koleżanka ze szkoły. Bardzo mi się podoba i tylko z nią lubię się bawić. O, cześć Kotku. A co ty tu robisz? Ta? Coś chcesz mi pokazać? O! A skąd tutaj ta torba? I ten pasek? O! Sprawdźmy, co jest w środku. Oj, <laughs> oj o, o, o. o, co my tu mamy? Hmm. Orety. Orety, co tutaj? To chyba jakaś zaszyfrowana wiadomość. Pomożecie mi odgadnąć? Hm? Dobra, to uwaga. O. 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 o, jest, udało się. No, spójrzcie, co tutaj jest. Hmm. Spróbujmy odgadnąć. Pierwszy symbol, hmm. wydaje mi się, że oznacza słowo uwaga. Mhm. Moja mamusia, kiedy pokazywała ten palec do góry, mówiła do mnie: O, uwaga, Władek, uwaga! <laughs> no, y więc tak. Kolejny. Hmm. Hmm. A. O, już wiem. Ten kolejny, to wiem w szkole mieliśmy. To są granice Warszawy. A ta kropka? O, a ta kropka na środku. Hmm. A, chyba wiem. Oznacza śródmieście. Kolejny. O, ktoś potrzebuje chyba pomocy, bo ta ręka wystawiona do góry, to, to na pewno ktoś potrzebuje pomocy. Mm? Kiedy byłem w piaskownicy i upadłem, to też tak do tatusia podniosłem rączkę i mi pomógł. Mm? Dobra, co tam kolejne jest? O, ci panowie ze znaczkami na ramieniu to na pewno powstańcy. Mm -hmm. A ten symbol oznacza Polskę walczącą. Tak, co tam jeszcze jest? O, ktoś pokazuje. Cii, czyli mamy być cichutko? Mhm. No dobra, co tu jeszcze? O, przejście? Tak, ktoś tam ucieka, ktoś ucieka, więc przejście chyba. A ten włas? To włas od kanałów. Przejście kanałami! Ha. O, znowu uwaga, na co? Uwaga na wybuchające pułapki, orety. Spróbujmy odczytać całą wiadomość jeszcze raz. Uwaga, uwaga. Śródmieście potrzebuje pomocy powstańców. Bądźcie bardzo cicho. Przejście kanałami. Uwaga na wybochające pułapki. O rety, coś tu jeszcze jest drobnym maczkiem napisane. Tutaj to dostarczyć do siedziby Mokotów. Rany Julek, to bardzo ważny list. Ale co ja mam teraz z tym zrobić? Jejku, jejku. Tak, muszę go jak najszybciej dostarczyć na drugą stronę Warszawy. O, bo aż na Mokotów. O, ja nie mogę. Z Boża mam naprawdę spory kawałek. Ale wiecie co? Jestem bardzo szczęśliwy. I szczęśliwszy na całym świecie. To będzie chyba najważniejszy list, który udało mi się do tej pory dostarczyć. Tak, bo ja... Bo ja należę do tajnej grupy zawiszaków. Hmm? A to tacy mali harcerze. Hmm? <grym> A niech mnie pszczoła urządli, bo to chyba jakiś sen. Ale Tereska będzie ze mnie dumna. Hmm? Będzie mnie lubić do końca świata. <grym> Hurra! <grym> no to nie ma na co czekać. Zabieram to. <grym> tak, zabieram to. I w drogę. <grym> To ja Władek, wasz pocztowiec, z szarych szeregów odważny chłopiec. Dostarczam bardzo ważne listy, między pocisków głośne gwizdy. Dostarczam bardzo ważne listy, między pocisków głośne gwizdy. trututututa tutu, -tu ta, tru -tu 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 ta, z karabinu salwa głośno gra. Trudu, tutu, -tu ta, tru -tu 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 ta, każdy polskiego harcerza zna. List to wiadomość, jest istotna, choć może przy tym być okropna. Do celu z przesyłką Władek gna, a to ratuje życie co dnia. Do celu z przesyłką Władek gna, a to ratuje życie co dnia. Trututututa, trututututa, z karabinu salwa głośno gra. Trututututa, trututututa, każdy polskiego harcerza zna. O, to chyba tu. Tak, jestem na Mokotowie. Ale komu ja mam wręczyć tę przesyłkę? No nie wiem. A mam cię. Czego tu szukasz? O, ja? Ja mam bardzo ważny list do przekazania. A jaki list? Pokaż. O, nie, nie, nie. Tylko do rąk własnych dowódcy. A skąd mogę wiedzieć, że nie jesteś małym szpiegiem? O. Hasło znasz? nasz? Hmm, oczywiście, że znam. Hmm. Tak, to zobaczymy. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czy my zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polskę wierzę. No dobra, testy zdałaś. A jak ciebie zywą? O, mam na imię Władek, ale mój pseudonim to Polek. Bolek? Nie, nie, nie. Polek przez P. W takim razie Polku przez P zapraszamy do dowództwa. Ale zaraz, zaraz. Dostanę może kromkę chleba? O, bo ja taki głodny już jestem. Coś się znajdzie, może i chochelka pluje zupy. Ha. Ale teraz najważniejsza jest przesyłka. Tak, jest. Powiem wam, że Polek spisał się na medal. Dzięki niemu powstańcy z Mokotowa Przedostali się kanałami do śródmieścia. Tego dnia Polek został małym bohaterem. O, tu jesteś, kochany mycusiu. Chodź ze mną, bo jeszcze cię jakiś gołębiarz cyknie. A ja nie chcę, żeby coś ci się stało. Chodź. Kici kici. Kici kici kici. Miau. Oj, tak, tak. O, ale cóż to był piękny spacer! Zosieńko, umyj dokładnie rączki, dobrze? Po spacerku, no! Dobrze, dobrze! No, jak tylko umyjesz, kochanie, to chodź tu jeszcze do dziadka, to sobie porozmawiamy. No. O, tak. O, moje już nogi takie obolały. I Jesteś, kochanie. No. I, I naprawdę jesteś bohaterem? Oh. Wow! Ej, dziadku, a, a co ci w końcu wyszło z tych płatków? Z płatków? O, jakich? A, płatków kwiatka! No, widzisz, Zosiu, szkoda mi było zrywać tych płatków, bo takich kwiatków już, o, prawie w ogóle nie było w Warszawie. O, a poza tym, o, a poza tym musiałem dostarczyć przesyłkę. Hmm? Dziadku, ale ja wiem, że ta Tereska musiała cię nie tylko lubić, ale też mocno kochać. O, tak myślisz? Tak, przecież babcia zawsze mówi, że cię kocha. O, to domyśliłaś się, że to właśnie o babcie chodziło, tak? Bystra dziewczynka z ciebie, Zosiu. Oj, bystra, bystra. O, Zosieńko, Halo, dlaczego tak posmutniałaś? Coś się stało? Och. Bo, bo ja też bym chciała zostać taką wielką bohaterką o. i, i patrio, patrio. O, e, patriotką. Patriotką? no tak, o. właśnie tak, ale ale niby jak? Przecież teraz nie ma wojny, więc, więc już nią nie zostanę. O, nic bardziej mylnego, moja kochana. O, przecież patriotyzm i bohaterstwo. Można pokazać na wiele innych sposobów. O, i ty to już robisz! Ja? A, a niby jak to robię! O! No. Na przykład dbasz o środowisko segregując odpady. O dzięki temu dbasz o polską ziemię. To prawda. Pomagasz też potrzebującym i słabszym. Na przykład pani Helence z trzeciego piętra wyprowadzasz pieska na spacer. O. No, no tak. Hmm. Ale patriotyzm to też podtrzymywanie polskiej tradycji, znajomość polskiej historii oraz pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Dziadku, a, a czy ja też to robię? O, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Pamiętasz, jak 2 maja wieszaliśmy polską flagę na naszym domu? Pamiętam! O. Mówiłeś, że o flagę trzeba dbać, bo to nasz symbol narodowy. No tak. A 3 maja? A 3 maja jest Dzień Konstytucji Narodowej! O, no, widzisz, pięknie! Ej, dziadku, tak? a, a co to był za list, który otrzymałeś dziś rano i, no. i chyba przez to trochę płakałeś? O, no tak, widzisz, ten list, ta kartka to pamięć o tych, którzy bronili Polski przed złymi ludźmi, tak, bo widzisz, Zosiu, Dziadek był powstańcem Warszawy i walczył o wolną Polskę, żebyś teraz mogła spokojnie bawić się na Placu Zabaw. Ha, a ta talaurka, ta laurka, e, przysłał mi ją Wojtuś z klasy pierwszej. Ha, napisał w niej, że nauczył się pisać i chciał mi bardzo podziękować za to, co zrobiłem dla Warszawy. Dlatego, dlatego tak się wzruszyłem. O. Czyli, czyli on do ciebie napisał i, i też jest patriotą? O, no, można tak powiedzieć, że jest patriotą, oczywiście, bo pamięta jeszcze o powstańcach Warszawy. To, to ja w takim razie też chcę wysłać laurkę do powstańców. O. Biegnę po kartkę i kredki. O, no wspaniale, no wspaniale, Zosiu. Ach, co to za dziewczyna w gorącej wodzie kąpana. Pójdę jej pomóc. No właśnie. A czy wy macie już za sobą jakiś czyn patriotyczny? O, jeśli nie, to możecie wysłać kartkę do powstańca warszawskiego. Tak, dzięki temu sprawicie na pewno komuś ogromną radość. <todgłos》> A póki co idę pomóc Zosi, Zosiu, już idę, Zosieńko, <grywa>